Stało się. PiS traci władzę. Oby kolejny rząd nie był jeszcze gorszy. Taki tweet zamieściłem na moim oficjalnym koncie twitterowym, do którego obserwacji Państwa zachęcam. Link znajduje się w opisie. I moim zdaniem ten wpis to jest sedno tego, co się od Janie Pawliło 11 grudnia 2023 roku w polskim Sejmie. Bo to, że Mateusz Morawiecki wreszcie stracił władzę, przestał być premierem, to dobrze. Ale to, jaki będzie kolejny rząd, no drodzy Państwo, nie napawa optymizmem. Łącznie z tym, że wystąpienia posłów, którzy będą stanowić zaplecze polityczne nowego rządu, czyli rządu Tuska, no takie dawali wystąpienia, że no, drodzy Państwo, nie jest wykluczone, że rząd Tuska będzie jeszcze gorszy od rządu Morawieckiego, nawet w kategorii zakłamanie. Drodzy Państwo, być bardziej zakłamanym niż rząd Morawieckiego wydaje się niemożliwe, ale po tym, co odpierdzieliła pani Nowacka z mównicy sejmowej, nie wykluczałbym tego. Zanim jednak przejdziemy do tej części, zwróćmy uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że 3 pisowców zdecydowało się nie głosować na rząd Morawieckiego. Za to, drodzy Państwo, 3 kukizowców zdecydowało się, nazwijmy to, być zgodni z tradycją zapoczątkowaną przez lidera tej formacji, który wieloma zachowaniami zasłużył na nową ksywkę, którą posiada w internecie i, mówiąc krótko, no, zagłosowali za rządem Morawieckiego. Bardzo to ciekawe. Może spójrzmy na to, kto nie głosował, tak? Bo tutaj zobaczcie, tutaj w tej chwili mamy stronę sejmową, ona bardzo słabo działa, bo teraz dużo ludzi sprawdza te informacje. Widzimy, że pisowców w Sejmie oficjalnie jest 190, to jest liczba członków klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale za panem Morawieckim głosowało 187, 3 nie głosowało. To się mówi kolokwialnie, zatrzasnęło się w kiblu i te nazwiska bardzo dużo mówią o tym, co się będzie działo na scenie politycznej. Zobaczcie, drodzy Państwo, to jest Szynkowski vel Sęk Szymon, to jest bodajże sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bardzo ważny pisowiec, nie dotarł. Pani Ścigaj Agnieszka to jest była kukizianka, która dała się kupić rządowi Prawa i Sprawiedliwości tego ministra. Ona była, nie pamiętam jak się formalnie nazywało to ministerstwo, ale można było je określić mianem Ministerstwo do Spraw Uprzywilejowania Ukraińców w Polsce. No, pamiętamy te wypowiedzi medialne pani Ścigaj, która tam chwaliła się tym, że jakieś mieszkania dla Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Także takie bezczelne uprzywilejowanie Ukraińców względem Polaków w Polsce. No i twarzą tego procesu stała się pani Ścigaj. Zrobiła taki specyficzny deal z PiS-em i wzięła na swoją twarz to odium tego, czego Polacy nie cierpią. No chyba nikt nie chce być obywatelem drugiej kategorii we własnym kraju, tak? Czyli ten, kto kojarzy się z uprzywilejowaniem obcych w twoim kraju, no to zwykle jest bardzo nielubiany. No i tutaj pani Ścigaj załatwiła to PiS-owi, ona się kojarzyła tak z boku troszeczkę, że ona była kukizianką, a nie pisowcem i dlatego jakby ta słuszne oburzenie Polaków, że jak to Ukraińcy przed Polakami we własnym kraju, że mają pierwszeństwo na przykład do mieszkań, no jak to tak kurde możliwe? Dla Polaków brakuje mieszkań, a dla obcych są i to nie, że obozy dla uchodźców czy coś, nie, no mieszkania normalne, komunalne i tak dalej, jakieś programy i tak dalej, no ona wzięła na siebie ten powiedziałbym, no słuszne niezadowolenie Polaków w zamian za tekę ministra, czyli tam wiecie, kaska, kosze owoców, pewnie jakiś tam kierowca, limuzyna, no, te klimaty. No i widać też formalnie została, jak się mówi na kobietę pisowca, pisiowszczyca? Chyba tak, no bo przecież nie pisuarka, nie? Albo pisiarka. No nie wiem, została członkiem klubu PiS oficjalnie, czyli kobietą pisowcem została, przepraszam. Ja nie umiem feminatywy, no. Chciałem dobrze, chciałem feminatyw, no, kobieta pisowiec zrobić, ale chyba nie umiem. Piszcie w komentarzach, jak się powinno mówić na kobietę pisowca oficjalnie, prawda? Tutaj, czyli jest znowu poślicą, czy tam posłanką na kolejną kadencję, no i Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro to jest bardzo znacząca osoba tutaj, no bo to jest, wiecie, szef największej koalicyjnej do PiS-u partii, chyba jedynej, która ma swoich posłów. Partii, która tak bardzo wstydziła się tego, co robiła w czasie rządów wspólnych z Prawem i Sprawiedliwości, że aż zrobiła rebranding. Oni większość czasu, gdy niszczyli Polskę razem z PiS-em, nazywali się Solidarna Polska, a potem sobie zmienili nazwę na Suwerenna Polska, rozumiem, że licząc, że Polacy nie będą kojarzyć. Co najbardziej przerażające, być może, że słusznie. Dlatego przypominam, Solidarna Polska, Suwerenna Polska, są dokładnie ci sami ludzie, zmienili nazwę, niczym, nie wiem, korporacja złapana na tym, że, nie wiem, do swoich produktów spożywczych dodawała zatrute jedzenie i była afera, że po prostu przez ich cukierki ludzie trafiali do szpitala, więc zmienili sobie nazwę. No, to jest mniej więcej Solidarna, Suwerenna Polska, współniszczyciele państwa razem z PiS-em zrobili rebranding. No i pan Zbigniew Ziobro nie przyszedł na głosowanie. Wiecie, to jest trochę, to jest bardzo znaczące, bo to jest tak jakby, nie wiem, na ślub nie przyszedł ojciec panny młodej. Na ślub może nie przyjść wiele osób, no poza panem młodym, bo to musi przyjść, bo inaczej nie ma ślubu, ale jak nie przyjdzie na przykład ojciec panny młodej, pana młodego, ojciec, czy matka, prawda? Oczywiście jeśli żyją, to jest takie bardzo, bardzo znaczące, taka sugestia, że oni temu małżeństwu dobrze nie wróżą. I to, że pan Zbigniew Ziobro nie przyszedł na głosowanie, to oznacza tyle, że on będzie próbował robić fikoła. Będzie próbował za chwilę gowinić, czyli wmawiać ludziom, że oni to wcale z PiS-em tak za bardzo nie mieli nic wspólnego i że oni w tym PiS-ie byli, żeby temu PiS-owi patrzeć na ręce i żeby ten PiS dobrze rządził i te dobre rzeczy, które robił PiS, bo tam parę takich było faktycznie, to dzięki nim, a te złe rzeczy, które PiS robił, to PiS robił mimo przeciw nim, bo oni chcieli, żeby te rzeczy były inaczej robione, ale PiS się nie zgadzał i tak dalej, będą próbowali tak zaraz robić i dlatego go Ziobro, który jest cwanym lisem, a nawet jak on nie, on jest cwanym lisem, ale nawet gdyby nie był cwanym lisem, to jego żona, pani Patikoti, to jest bardzo cwana lisica, więc ona by mu na pewno powiedziała: słuchaj Zibi, ty nie idź na to głosowanie, wymyśl jakiś głupi pretekst, nie wiem, że zatrzasnąłeś się w kiblu, albo jeszcze lepiej powiedz, że jesteś chory, tylko nie pokazuj zwolnienia lekarskiego, bo po co, po prostu powiedz, że jesteś chory i nie idź, nie głosuj, to potem będziesz mógł powiedzieć, że ty nie głosowałeś za tym rządem i to ci się przyda. No i dokładnie tak pan Morawiecki zrobił, nie poszedł, nie głosował, formalnie dlatego, że jest chory. W to, że pan Morawiecki jest chory, to chyba nie wierzy nikt, zwłaszcza że choroba nie przeszkadza, co udowodnił nawet pan ten, jak on się tam ładnie nazywa, Boże, były prezydent Polski, który czasem udostępnia moje vlogi ze spiskowych teorii. Szkoda, że nie komentatory. Wałęsa. O, pan Wałęsa jeszcze niedawno straszył Polaków COVID-em, wrzucając zdjęcia, że jest obłożnie chory i że leży na łóżku szpitalnym, co ludzie skomentowali, że to chyba najlepsza antyreklama preparatów, jaka mogłaby być, bo pan Wałęsa przyjął wszystkie możliwe preparaty, a i tak trafił do szpitala, więc chyba ich działanie nie za dobre, no ale teraz mimo wszystko pan Wałęsa pojawił się w Sejmie, na tym, jak to się ładnie mówi, na górze, co jest taka galeria, prawda? Formalnie dlatego, że wyszedł mu negatywny wynik testów, co jest fizyczną niemożliwością, bo te testy PCR wyłapują DNA wirusa jeszcze dużo dłużej po wyzdrowieniu niż te kilka dni. Nawet jakby pan Wałęsa w dniu trafienia do szpitala już był zdrowy, no to ten test i tak powinien był wyłapać DNA wirusa. Więc albo wyszło panu Wałęsie ten test fałszywie negatywny, albo ten wcześniejszy był fałszywie pozytywny, albo generalnie po prostu tam było jedno wielkie fałszywie. No, nie zmienia to jednak faktu, że pan Wałęsa formalnie jeszcze niedawno był w szpitalu, był bardzo chory, a na galerii się pojawił, co pokazuje, że tutaj że tam nawet chory mógł przyjść i nie było żadnego problemu. No, pan Ziobro ewidentnie taktycznie się nie pojawił. Zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek, kto z Kukiz 15 głosował za rządem pana Morawieckiego. To ja widzę, że wszyscy, tak? 3 z 3, ale zobaczmy, ilu tam Kukizowców w tej chwili jest w Sejmie. No, zakładam, że Paweł Kukiz jest. Widzicie, ta strona strasznie wolno działa. Strasznie wolno, nie? Tam zdaje się, że... O, jest. Sachajko Jarosław, Kukiz Paweł, o, Jakubiak Marek, pan Jakubiak dostał się do Sejmu, gratuluję panu, panie Jakubiak. Dobra, nie będę prywatnych spraw wyciągał. Gratuluję, że się udało. Dziwi mnie, że pan Jakubiak nie jest w klubie PiS-u, tylko w klubie Kukiz 15, no ale gratuluję. Gratuluję tutaj. Ale widać, wielkiej różnicy nie ma i tak w najważniejszym głosowaniu głosował razem z PiS-em. Drodzy Państwo, co tu w tym momencie należy zwrócić uwagę? No to zwróćmy może uwagę od samego początku. Exposé Morawieckiego. Całe te exposé Morawieckiego znajduje się na fanpage'u wideoprezentacji, więc zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę go sobie posłuchać, to zapraszam. W opisie jest link do wszystkich moich social mediów, między innymi do Twittera. Na Twittera szczególnie zapraszam, bo tam jest po kilkanaście wpisów, nawet dziennie. No i takie, wiecie, szybkie, tak? Żeby vloga móc nakręcić na jakiś temat, no to jest 2-3 godziny realnie. Bo to, co kręcisz, to jedno, potem ile to obrabiasz, to drugie, potem to się uploaduje i tak dalej. No to tak ze 2-3 godziny co najmniej trwa od momentu, gdy pomyślisz, o, chcę na jakiś temat powiedzieć, do momentu, gdy to może trafić na YouTube'a. A w przypadku Twittera to proszę bardzo, cyk, tweetyk, za 2 minuty już wszystko jest. Dlatego no, tweetów jest dużo, dużo więcej, serdecznie polecam, ale w ogóle polecam wszystkie moje social media, Twittera szczególnie, no i fanpage Krzysztofa Torwoźniak i wideoprezentacje też szczególnie. Tam są rzeczy, których tutaj po prostu nie ma. No i tam jest całe te exposé premiera Morawieckiego pokazane. No i teraz, ponieważ on trwa ponad godzinę, to zrobię tylko taki skrót. A wypiszcie w komentarzu, czy mielibyście ochotę obejrzeć taki materiał, gdzie razem to sobie oglądamy, ja to stopuję i potem przechodzę jakby do komentowania tego na żywo. Wydaje mi się, że nie ma sensu. Jak to trwa ponad godzinę, no taki materiał trwałby ze 2 albo ze 3. Moim zdaniem trochę za długi byłby. No ale co tam było w tym, tak w wielkim skrócie, co było w tym exposé? No to nie, w tym exposé, drodzy Państwo, tak w wielkim skrócie, to było to, co przewidywałem, czyli Morawiecki gadał, że jest fantastyczny, jego rząd to jest po prostu debeściaki i że oni to ludziom dawali i że za ich czasów to były pieniądze na wszystko i w ogóle było super i że robili same fajne rzeczy, a zobaczycie, jak przyjdzie nowy rząd, i głosujcie na nas, żeby dalej było tak zajebiście. I strzeżcie się, żeby czasem nie bo ten nowy rząd może być jeszcze gorszy. I to jest takie jedyne, co się z panem Morawieckim zgadzam. Rzeczywiście ten nowy rząd może być jeszcze gorszy. Co w żaden sposób nie usprawiedliwia głosujących na Morawieckiego, tak? Bo to gadanie, że akceptujcie patologię, bo może być jeszcze większa, to jest myślenie na zasadzie takiej, pozwól mężowi codziennie rano się bić, bo jak nie będziesz pozwalała mężowi codziennie rano się bić, to kolejny mąż może cię bić i rano i wieczorem. No nie kurde, no. Kobieto, nie pozwalaj się bić w ogóle, tak? I jak masz patologicznego męża, no to zadbaj o to, żeby kolejny nie był jeszcze bardziej patologiczny, tak? Więc tutaj nic nie usprawiedliwia głosowanie na rząd Morawieckiego, czy tam PiS-u. Natomiast tu chodzi o to, żeby kolejny rząd nie był jeszcze gorszy, prawda? Zaraz tam, wiecie, przejdziemy do tego, co sugeruje, że kurde, jednak niestety może tak być, że nowy będzie jeszcze gorszy. No i tam ten Morawiecki właśnie gadał, jak to było super, jak to było wspaniale. To oczywiście wszystko jest obliczone pod kolejne wybory. Pamiętajcie, że jakoś na wiosnę w okolicy marca, kwietnia, tam decyzja ostateczna chyba należy do prezydenta, jeśli dobrze pamiętam, więc pewnie dam najpóźniejszy możliwy termin, więc pewnie kwiecień. Będą wybory samorządowe i w tych, a potem są wybory do Europarlamentu. I to, co robi teraz pan Morawiecki, to jest ewidentnie pod to, żeby Polakom został taki obraz w pamięci. Zapisu to było. I to nie, że zapisu była inflacja, nie, że zapisu była inwigilacja, że podsłuchiwali ludzi Pegasusem, nie, że zapisu niezależnym youtuberom potrafiła wejść policja o 6:30, tam o 6:00 do domu, o 6:30 to są vlogi u mnie, o 6:00 do domu, nie, że był zamordyzm, nie, że skrajnie lewicowe organizacje zastraszały ludzi, bo PiS na to pozwalał, nie, że mieli specjalnego ministra do spraw uprzywilejowania Ukraińców w Polsce, tylko że on się tam formalnie inaczej nazywał, prawda? To znaczy panią ministra. Nie, że zadłużyli nas rekordowo, nie, że wywołali gigantyczną inflację, nie, że niszczyli prawa człowieka w czasie COVID-a. No, o tym nie pamiętajcie. Pamiętajcie, że było 500+, 800+, że my dawaliśmy i tak dalej. Na wszystko była kasa. I tak generalnie było exposé Morawieckiego. Potem, drodzy Państwo, w okolicy tego jakby były wystąpienie posłów. No i te wystąpienia posłów, to powiem Wam, drodzy Państwo, no naprawdę powiedziałbym takie... Znaczy, w myśl zasady nie popieram tego, co robicie, ale doceniam kunszt, no to trzeba by docenić kunszt niektórych posłów, bo jak ja bym miał tak ściemniać z mównicy do ludzi, wiadomo, że tam 459, bo wszystkich jest 460, minus ten na mównicy zostaje 459, czyli tak mówić do ponad 400 osób na sali i tam kilkuset tysięcy ludzi na streamie i tak jawnie pierdzielić głupoty. I wiecie, i nawet oczko nie mrugnie, nawet się tam uśmieszek nie pojawi w kąciku ust, no to jest skill. Ja bym tak nie dał rady kłamać. Wiecie, skończyłem 5-letni kurs kłamania, czyli Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Przepraszam, taki dowcip, abym nie dał rady. Naprawdę nie dał rady. Może dlatego pani Nowacka dała radę, bo z tego, co pamiętam, może źle pamiętam, ale z tego, co pamiętam, to była częstym gościem na imprezkach samorządu. Wydziału Prawa. Ja na tych imprezkach dużo imprezowałem, dużo piłem, może nie pamiętam, a może trochę tam, powiedzmy, geniuszu z profesorów na nią przeszło. W każdym razie niesamowita. Słuchajcie, jak ja słyszałem panią Nowacką, nie mylić z Nowicką. Nowacka, Nowicka, bardzo podobne nazwiska. Nowicka to jest ta, co ma synka, który ma taki kanał na YouTubie, że jakbyś ty miał taki kanał, to już by cię pewnie zamknęli za propagowanie ustroju totalitarnego. Bo tam jest jakiś taki kanał, który propaguje komunizm. No ale syn posłanki, wiadomo, może, nie? A Nowacka to jest ta z 5-10-15. I bodajże, jeśli dobrze pamiętam, była... bliska koleżanka Zandberga? Coś mi się tak ze czasów studenckich kojarzy. No i powiem wam, że jakbym nie pamiętał, co tak zwana to ówczesna opozycja, czyli antypis robił w czasie COVID-a, to jakbym panią Nowacką posłuchał, to ja bym pomyślał, że pani Nowacka to robiła to, co ja postulowałem w czasie, na swoich vlogach, że należy robić, a ja krety z jakiegoś powodu tego zapomniałem. No bo tak w wielkim skrócie pani Nowacka pocisnęła rząd Prawa i Sprawiedliwości za coś, co ja nazywam zbrodniami covidowymi. Czyli wiecie, tam te obostrzenia, kupowanie za dużej ilości szczepionek, zakaz wchodzenia do lasu, wiele innych tych rzeczy. No wszyscy pamiętamy, co PiS robił w czasie zarazy. No, dużo ludzi, w tym ja, no, znaczy ja to zacząłem tak nazywać, potem niektórzy po mnie zerżnęli, zbrodnie covidowe. No i pani Nowacka zaczęła PiS cisnąć, że jak oni mogli to robić. No i wiecie, z jednej strony dobrze, no bo, drodzy Państwo, no trzeba cisnąć PiS za to, że robił rzeczy, za które moim zdaniem Morawiecki i przyjaciele no powinni trafić na ławę oskarżonych no po prostu za skrajne łamanie prawa w Polsce. To wiecie, to nawet trzeba by usiąść i tam powiedzieć, jakie przepisy. No ale kurde, zakazywanie ludziom wychodzić z domu tylko za to, że nie przyjęli szczepionki. A tak było. Zaszczepiony nie trafiał na kwarantannę, niezaszczepiony trafiał na kwarantannę, a ta kwarantanna była niczym innym jak uwięzieniem ludzi w domu. No przecież, drodzy Państwo, jak ja bym kogoś uwięził w domu na 2 tygodnie, to bym poszedł do pierdla, no, pozbawienie wolności. To jest czyn zabroniony z kodeksu karnego. PiS-owcy to robili masowo, luz, nie ma problemu. Tylko że wiecie, drodzy Państwo, jak ja bym wyszedł na mównicę i coś takiego mówił, to byłoby całkowicie uzasadnione. Bo ja od samego początku, nawet jak miałem jeszcze paranoję covidową, za którą potem, przypominam, przeprosiłem, a ustąpiłem mi po około 2 tygodniach, no to nawet jak miałem tą paranoję, to zwracam uwagę, że no słuchajcie, no tak, nie wolno, to co robi rząd, to jest chore. Od samego początku na przykład krytykowałem tak zwaną specustawę covidową i zwracałem uwagę, na jak hardkorowe rzeczy ona pozwala pisowcom, tak? I że tak po prostu, kurde, nie można robić. To jest po prostu no, nienormalne, tak? No, natomiast przecież tak zwana opozycja, zwłaszcza lewica, ale nie tylko, to znaczy zwłaszcza lewica i Platforma Obywatelska, ale lewica zwłaszcza się no, domagała jeszcze większych obostrzeń. No drodzy Państwo, z jakiej partii jest Biedroń? No, Wiosny Biedronia, która wchodzi w skład przecież tej lewicy. Ten słynny wpis lockdown dla niezaszczepionych natychmiast, czyli nawoływanie do masowego łamania prawa poprzez masowe uwięzienie w domach ludzi tylko za to, że nie przyjęli szczepionek, to jest przecież lewica, czyli posłanka lewicy ciśnie po PiSie, że PiS wprowadzał niemoralne zachowania w czasie zarazy, jednocześnie udając, że nie pamięta, że lewica żądała jeszcze bardziej niemoralnych zachowań, no to, drodzy Państwo, to jest chyba coś bardzo, bardzo chorego i chyba bardzo, bardzo nienormalnego. I stąd taka moja obawa, że nowy rząd będzie jeszcze bardziej zakłamany od tego rządu Morawieckiego, bo takie rzeczy gadać i żeby człowiekowi no, nawet powieka nie mrugnęła, no to, drodzy Państwo, to jest naprawdę coś, gdzie kurz trzeba podziwiać, ale moralność, drodzy Państwo, no moim zdaniem to już jest, wiecie, no moim zdaniem jeszcze niższą niż u Morawieckiego. Nie sądziłem, że jest to kurde możliwe. No i stąd ta moja obawa. No potem, drodzy Państwo, wiadomo, lista pytań do pana Morawieckiego. Te pytania zadawali głównie konfiarze i pisowcy, bo ten antypis, ten taki antypis, co oficjalnie utworzył koalicję, to zdaje się, że wyszedł i miał to generalnie w dupie te pytania do Morawieckiego. Zostało konfiarstwo i zostali pisowcy. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, jeden konfiarz, który się tam zapisał do zadawania pytań, to olał i nie poszedł, i nie przyszedł i mu to pytanie przepadło, nie? No ale z grubsza to się zapisali się do tych pytań głównie pisowcy. Moim zdaniem po to, żeby... Właśnie inaczej. Nie moim zdaniem, tylko tak obiektywnie. Drodzy Państwo, te pytania to można było podzielić na dwie części. Pierwsza, laurka dla Morawieckiego i rządu PiS-u. Drugie, jakieś pytanie zadawane na siłę, pro forma, żeby nikt nie powiedział, że to nie było pytanie. Czyli takie, powiedziałbym, że każde... O, inaczej, taki idealny schemat tego pytania. Panie Morawiecki, bo pan najlepszym premierem w historii wszystkich premierów byłeś. Pan takie fantastyczne rzeczy robiłeś. I PiS to taka najfajniejsza partia. I w ogóle super. Pan jest super, PiS jest super. I to była taka jakby pierwsza część. Tylko oczywiście w szczegółach, nie? I potem druga część dzieliła się na to. Czy pan obieca, że nadal będzie pan tak fantastyczny, jeśli dalej będzie pan premierem? Lub druga wersja, czy nie boi się pan, że jeśli nie będzie pan premierem, to będzie przerąbane? I tak z grubsza praktycznie każdą te pytanie pisowców można było pod ten schemat podciągnąć. Najpierw laurka dla PiS-u i Morawieckiego, potem jakieś takie pytanie z tyłka. No to mniej więcej to było. Oczywiście było trochę pytań poważnych, na przykład Sławomir Mencen, który teraz, po tym jak się wydało, że oni mieli być koalicjantem PiS-u, bo nawet Korwin ich wkopał, nawet Korwin się tam przyznał, że oni do ostatniego dnia rozmawiali z PiS-em o koalicji, tylko no, na szczęście dzięki mądrości wyborców nie mają wystarczająco dużo posłów, żeby razem z PiS-em tworzyć rząd, no i w związku z tym no, nie ma koalicji PiS-KONFA, bo KONFA ma za mało posłów. Także bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich Polaków, dzięki którym nie ma koalicji PiS-KONFU. No i, ale ponieważ tam Korwin ich wkopał, że tam oni do ostatniego dnia robili te rozmowy koalicyjne, no to teraz wiadomo, teraz musi udawać, że jest bardzo, bardzo przeciwko, żeby ten jakby cały ten niesmak, żeby tam no żeby ludzie zapomnieli, nie? Więc zadawał całkiem ciekawe pytania, jeśli chodzi o tam o dług. Przypominał Morawieckiemu, jak bardzo zadłużyli państwo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj te wystąpienia, przynajmniej Mecena, naprawdę na plusik. No i drodzy Państwo, potem przychodzi pan Morawiecki i odpowiada na te pytania, nie? No i tutaj, no powiedziałbym, demagogia level hard, bardzo dobrze się przygotował, znowu od strony bycia mówcą. No, drodzy Państwo, typowy Morawiecki, czyli całkiem ładnie, całkiem składnie, no niekoniecznie prawdziwie. Powiem Wam, że mnie to najbardziej zapadła w pamięć taka bezczelność, jak Morawiecki, drodzy Państwo, podziękował Niedzielskiemu. Powiem szczerze, że to jak w mordę napluć, wiecie? Niedzielski jest twarzą załamania polskiego systemu zdrowotnego. Przez co w Polsce mamy gigantyczną ilość nadmiarowych zgonów. Moim zdaniem Niedzielski jest człowiekiem, który powinien siedzieć. No a siedział na przykład na ławie laureatów tygodnika Wprost. No, po tym już przestałem mieć jakiekolwiek wątpliwości, że to było moim zdaniem medium usłużne dla PiS-u. Teraz pewnie będzie usłużne dla Platformy. Tak jakoś mi się wydaje, nie? No, drodzy Państwo, dziękować Niedzielskiemu za to, co zrobił Niedzielski, no to, drodzy Państwo, to jest po prostu świństwo. Jaka manipulacja? Bo tam któryś z tych posłów zadał mu pytanie takie o tą utylizację nadmiarowych szczepionek i czy to fajne było, nie? No i słuchajcie, i Morawiecki zaczął temu Niedzielskiemu dziękować, że to dobrze, że on robił i że trochę za dużo ich kupił i że trochę trzeba było zutylizować. Drodzy Państwo, kurde, trochę? On ich kupił kilka razy za dużo. Oni tam chyba, to widać było z raportu NIK-u, oni chyba kupili po 4 dawki szczepionki, 4 dawki dwudawkowej szczepionki dla każdego Polaka, mniej więcej coś takiego. No, drodzy Państwo, gdzie wiadomo było, że maks 50, czy około 50% będzie chciało to wziąć. No to gdyby, a oni kupili 4 dla każdego, no, kupili tego wielokrotnie za dużo, przez co miliardy złotych poszły się hedorzyć, miliardy poszły na utylizację i jeszcze Pfizer wyrwie od nas kolejne prawie 6 miliardów, bo nie odebrali tego, co zamówili. Także tam w sumie dobrze ponad 10 miliardów poszło się pierdzielić. I on mu za to dziękuje. No brakuje tylko, żeby mu powiedział, że dziękuję mu za politykę zdrowotną, bo dzięki niemu te kilkaset tysięcy nadmiarowych zgonów to już nie obciąża systemu ZUS-u. No tego nie powiedział. Ale byłoby to już tylko odrobinę bardziej bezczelne. No i coś, co pokazuje, jaki jest elektorat PiS-u. Bo Morawiecki, słuchajcie, w pewnym momencie zaczął się chwalić inflacją. Zaczął mówić o inflacji pozytywnie, bo tam generalnie cały PiS polegał na tym, że ktoś mu zarzucił słusznie, że oni bardzo mocno zwiększyli deficyt, no i że tam zadłużenie i tak dalej, nie? No i Morawiecki przypomniał, że przecież w tym czasie była około, czy tam ponad 40% inflacja, też jak się porówna to do tej inflacji, to jest w sumie spoko. No, drodzy Państwo, kurde, chwalić się 40% inflacją, czyli chwalić się tym, że każda osoba, która miała jakiekolwiek oszczędności, to ten typ im 40% zabrał. Oczywiście razem z kolegami, takimi jak Glapiński i ci wszyscy inni, co to powinni dbać o siłę polskiej złotówki, a podejmowali działania, moim zdaniem, wprost wywołujące inflację, tak? No to jeszcze się tym chwalić. No to, drodzy Państwo, no brakuje jeszcze tylko tego, żeby tam Morawiecki dał komuś jakąś nagrodę. To jest po prostu szczyt świństwa, szczyt bezczelności i nawet nie wiem, jak to dalej powiedzieć. Wiecie, cieszę się, że Morawiecki nie będzie już premierem. Osobiście uważam, że rząd Morawieckiego to był najgorszy rząd, odkąd ja pamiętam. A pamiętam naprawdę dużo rządów. Pamiętam rząd Buzka. Jak był rząd Buzka, to wydawało mi się, że to był najgorszy możliwy rząd. Boże, ten Buzek to po prostu była jakaś... Przepraszam, no... Nie chcę używać słów adekwatnych, bo one byłyby niekulturalne. No to po prostu... No drodzy Państwo, no wtedy mi się wydawało, że to jest najgorszy, kurde, możliwy rząd. No, że najgorsze, że nie ma gorszego. To, co on odpierdzielił, to był po prostu hardcore. Albo rząd bodajże Marcinkiewicza, czyli ten rząd pisowski tego nauczyciela, co go tam wzięli, bo pan Kaczyński nie chciał być premierem, co to tam go potem wychędożyli i on poszedł pracować do londyńskiego City, czyli dla londyńskiej finansjery i niedługo potem banki zrobiły pułapkę na polskie firmy i Polaków poprzez taki, że zrobili, wcisnęli ludziom kredyty we frankach, a firmom te odwrócone opcje walutowe, a potem gwałtownie obniżyli wartość złotówki, nie? To wydawało mi się, że już te rządy to już jest po prostu szczyt. Rząd Tuska też wydawał mi się, drodzy Państwo, okropny. No a potem był rząd Morawieckiego, który pokazał, że można być jeszcze gorszym. No i teraz, biorąc pod uwagę poziom, no chyba można wprost powiedzieć, zakłamania, bijący z ław tak zwanego antypisu oraz przecieki na temat składu rządu Tuska, no niestety budzą moje uzasadnione obawy, że nowy rząd Tuska będzie jeszcze gorszy od rządu Morawieckiego, i jeszcze gorszy od poprzedniego rządu Tuska. I w tym momencie jedyne chyba, co wypada w tym momencie powiedzieć, to Panie, miej w opiece duszę naszej umęczonej ojczyzny. No bo to już chyba nic więcej nie można powiedzieć. Obym się mylił, kurde. Oby przynajmniej na początku rząd Tuska rządził dobrze. Pamiętajcie, że na przykład rząd pisowski na początku nie rządził tak źle, nie? Ten rząd pani Szydło na początku nie był jeszcze taki zły, nie? Oni tam mieli dużo spoko rzeczy. Teraz miejmy nadzieję, że przynajmniej do wyborów europarlamentarnych będą w miarę spoko rządzić. Chociażby po to, żeby wziąć mandaty do rady powiatu, to znaczy do samorządowe i te i europarlamentarne. No, potem będą wybory prezydenckie. No, miejmy nadzieję, że nie z patriotyzmu, nie z przyzwoitości tylko przynajmniej, bo na to nie liczę, że politycy będą mieli jakąś tam przyzwoitość, nie? No to może chociaż z pragmatyzmu, że im się opłaca dobrze rządzić, żeby wziąć władzę w samorządach, żeby wziąć jak najwięcej europosłów i żeby mieć swojego własnego prezydenta. Że może chociaż z tego powodu będą dobrze rządzić. Drodzy Państwo, właśnie się wykazałem głupotą, bo wykazałem się nadzieją, a mówi się, że nadzieja matką głupich. Niech tak będzie. Każda matka swoje dzieci kocha. Nadzieją, mamusiu, proszę. Dobra, drodzy Państwo, chciałem być zabawny, to mi zwykle nie wychodzi. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa.